Święty Łukasz był z wykształcenia lekarzem, ale znany jest z tego, że był przyjacielem i pomocnikiem w pracy misyjnej świętego Pawła oraz z tego, że na podstawie nauczania apostołów spisał nauki Chrystusa oraz jego dzieła. Do dziś używamy w Kościele tej pisemnej relacji jako Ewangelii według świętego Łukasza. Opisał też życie nowo założonej wspólnoty Kościoła oraz jej dzieła misyjne w Dziejach Apostolskich. Stając we wspólnocie przy ołtarzu, dziękujemy za Słowo Boże otrzymane za pośrednictwem świętego Łukasza i chcemy zanosić nasze pokorne modlitwy, prosząc w tych intencjach, które są nam bliskie, polecając szczególnie dzisiaj tych, którzy posługują w służbie zdrowia. I chcemy modlić się dzisiaj za wszystkich pracowników służby zdrowia, dziękując za ich posługę, za ich świadectwo życia. Także polecamy tych, nad którymi się pochylają, wszystkich chorych, cierpiących. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, to posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani turby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli owoc przynosili. To słowa, które wybrzmiały przed chwilą, przed Ewangelią, były jak niejako wprowadzeniem też do tego opisu, który pozostawia nam patron dnia dzisiejszego, święty Łukasz, kiedy to Jezus wyznacza 72 uczniów, wysyła ich po dwóch do konkretnych miejscowości, tam gdzie zamierza przyjść, aby oni byli tymi, którzy jakby przygotują też dobrą przestrzeń do spotkania tych, do których ma odwiedzić. Już wtedy Chrystus mówił: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Już wtedy podczas posługi Chrystus miał taką świadomość, że ci, których wybrał, to tylko mała rzesza osób. To tylko mała grupka ludzi, która tak naprawdę ma przekazać tą dobrą nowinę. I tak oto ta dobra nowina trwa, bo przecież święty Łukasz, jak słyszeliśmy we wstępie, tak naprawdę z relacji apostołów i uczniów zapisuje tę piękną Ewangelię, którą Kościół nam daje, którą rozważamy, którą czytamy, która jest też wyjątkowa, bo święty Łukasz z punktu widzenia lekarza opisuje bardzo konkretnie te znaki, które Chrystus czyni, te znaki cud i te cuda uzdrowień, które Chrystus czyni wobec tych, którzy do Niego przychodzą. To jest coś niesamowite. I dlatego też dzisiaj, kiedy modlimy się i prosimy także w intencji pracowników służby zdrowia, lekarzy, całego personelu medycznego, pielęgniarek, pracowników pogotowia ratunkowego, chcemy też zobaczyć, jak ci, którzy zostają wezwani, którzy wybierają tą drogę, również dają świadectwo. Tak się składa, że mój już nieżyjący tata
przez całe swoje życie pracował w służbie zdrowia, jeździł w karetce pogotowia ratunkowego. Kiedy byłem małym chłopcem, to moim pragnieniem było to, aby właśnie pomagać ludziom, aby stać się też jakimś może lekarzem albo jeździć też w karetce pogotowia ratunkowego. Widziałem tych, którzy rzeczywiście świadczyli, którzy byli przepięknymi znakami, przepięknymi obrazami. Oczywiście możemy dzisiaj różnie mówić o świecie lekarskim, świecie i personelze medycznym, ale mamy taką świadomość, że ci, którzy zostali do tego wybrani, mają konkretną misję, tak jak i kapłani. Bardzo często też, kiedy też udawałem się z posługą jako kapelan szpitalny w jednym ze szpitali, bardzo często widziałem personel medyczny, który też śpieszy z taką wielką otwartością na spotkanie, czy to na Eucharystii, czy na modlitwie, ale także widziałem tych, którzy widząc kapłana podążającego za Świętym Sakramentem, zatrzymywali rozmowę, czynili znak krzyża, przyklękali. To znak, że te dwie sfery życia, zarówno tego zdrowia fizycznego, jak i zdrowia duchowego, tak często ze sobą są powiązane. Bardzo niezwykłe jest to, że czasem to rodzina zapomina o swoich najbliższych, którzy leżą w szpitalach. I to właśnie ci, którzy tak naprawdę posługują przy chorych, którzy towarzyszą im, to oni mówią kapelanom szpitalnym, że ten oto człowiek potrzebuje namaszczenia chorych, czy potrzebuje rozmowy, czy sakramentalnej spowiedzi. To wszystko się ze sobą dziś jakoś łączy. Ale Chrystus mówi, gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Ci, którzy nie przyjmą tego pokoju, nie wiadomo jakby miało to być, to ten pokój nie przyjdzie. Zarówno mowa tutaj o posłudze w szpitalach czy w domach pomocy społecznej. Ksiądz Robert jest kapelanem, więc myślę, że mógłby dużo więcej powiedzieć niż ja tutaj obecny. Ale kiedy ci, którzy chcą tego pokoju, nie przyjmą ten pokój. Także ci, którzy się pochylają, jeżeli też dbają o siebie, też potrafią realizować to, co też i ten świat medyczny może jeszcze dać. Bo jak wiemy, ta, można powiedzieć, ta przestrzeń medyczna i ta nauka medyczna jest tak rozwinięta i w tym też i nasi polscy specjaliści mają swoją wielką rolę. To też dzięki zaufaniu i też odkrywaniu swojego powołania. Widzimy także, że Chrystus dzisiaj mówi do swoich uczniów, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. Niezwykłe jest to połączenie, kiedy to w szpitalach, kiedy już jest już trudno, wielu lekarzy, wielu specjalistów medycznych, wiedząc, mając taką świadomość, że medycyna może już tutaj położyła już ostatnią kropkę, już nie ma żadnej możliwości. Wielu lekarzy, z tego ogromna rzesza lekarzy mówi, daje takie piękne świadectwo swojej wiary, że Pan Bóg działa cuda. I tu mógłbym też podawać różne przykłady. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj w sposób szczególny też pamiętali w modlitwie właśnie w to święto świętego Łukasza za pracowników służby zdrowia, o to, żeby rzeczywiście odkrywali dar swojego powołania, ale także za tych młodych studentów, którzy do tego się przygotowują. Sam mam kilku znajomych studentów, którzy podjęli taką bardzo piękną drogę właśnie przygotowania do tego, aby zostać lekarzami. Widzę, są oni z różnych grup młodzieżowych, z grup religijnych, wspólnot i widzę, jak rzeczywiście pragną służyć swoją osobą. Ale dzisiaj
bracia i siostry, ta Ewangelia prowadzi nas do czegoś innego, do tego głębokiego spotkania z Chrystusem, który wcześniej pragnie przygotować miejsce przez Słowo. To właśnie ci uczniowie, którzy poszli do owych miejscowości, owych wiosek, przygotowali serca ludzkie na przyjście Jezusa. I wtedy działy się też cuda. Słowo Boże, które usłyszeliśmy, wspólny nasz śpiew, to powtarzanie refrenu psalmu przygotowuje nas na to, żeby sam Chrystus przyszedł do nas. Żeby zamieszkał w naszym życiu, w naszym sercu. I dzisiaj chcemy, żeby to serce było gotowe, piękne, wyjątkowe, aby Chrystus Pan dotykał nas, uzdrawiał nasze słabości, ale także nie zapominajmy o tym, żeby też nasza tutaj obecność, przyjęta Komunia Święta, także wyjednała może łaskę miłości, nawrócenia, też pokoju w sercach tych, do których jeszcze Chrystus nie przyszedł. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Tak było na początku działalności Chrystusa. Tak jest też i dzisiaj, bo zarówno tych, którzy głoszą dobrą nowinę, jest mało, jest coraz mniej, ale także i ci, którzy chcą też z taką otwartością serca służyć potrzebującym, też jest mniej. I może czasem możemy się denerwować na to, że musimy stać i czekać w kolejkach na jakieś konkretne badanie czy konkretne leczenie. Więc niech dzisiejsza Eucharystia pomaga nam w doświadczaniu spotkania z Chrystusem, który jest też najlepszym lekarzem.